Pan Władysław trafił do szpitala 17 lutego, godzinie 9.34. Został przywieziony przez pogotowie ratunkowe. W czasie pobytu na SOR zostały wykonane niezbędne badania obrazowe. Odbyła się konsultacja neurochirurgiczna. Pacjent oczekiwał na kolejne konsultacje. O godzinie 14.30 został wypisany pacjent na żądanie. Na wstępie chciałbym złożyć najszczersze kondolencje rodzinie pana Władysława w imieniu całego zarządu szpitala i wszystkich naszych pracowników. To, co się stało, jest rzeczą niedopuszczalną. Chcę państwu powiedzieć, że zawsze w tego typu sytuacjach zastanawiam się, jak rozważam, jak szpital powinien się zachować, to zawsze się zastanawiam, jak chciałbym, żeby zaopiekowano się moją mamą czy moim dziadkiem. W tej sytuacji na pewno tak się nie stało. W związku z tym chcę poinformować, że dzisiaj zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z doktorem, który nie poinformował rodziny i też ten doktor zostanie ukarany finansowo. Chcę państwu powiedzieć, że od kiedy się tylko dowiedzieliśmy, zarząd powołał zespół do wyjaśnienia tej sprawy. Ten zespół pracuje, wnioski będą jutro. My jako zarząd te wnioski już dziś wyciągnęliśmy. Czekamy na ustalenie procedur, które spowodują, żeby nigdy więcej tego typu sytuacja się nie powtórzyła. Chcę jeszcze raz powtórzyć, ta sytuacja jest niedopuszczalna i nie ma naszego przyzwolenia na jakikolwiek... na to, żeby w taki sposób lekarz czy jakikolwiek pracownik szpitala postępował. Nie jest tu wytłumaczeniem pandemia, nie jest tu wytłumaczeniem zmęczenie kogokolwiek. Nie ma na to naszej zgody. W związku z tym takie decyzje radykalne, jeśli chodzi o lekarza, podjęliśmy. Dziś też pójdzie pismo do Okręgowej Izby Lekarskiej z prośbą o zainteresowanie się tą sprawą i do konsultanta wojewódzkiego.